Pan Pankracy, serwacy, bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą, głosi jedno z ludowych przysłów. Tym razem mogą deszczem nie zapłakać, bo na Suwalszczyźnie bielutko. 10 maja na długo chyba wpisze się w pamięć Polaków. Każdemu chyba wiadomo, że w połowie maja nadchodzi nad Polskę. Zimny niż baryczny wraz z chłodnym powietrzem arktycznym. Jak wyliczyli synoptycy w okresie od 10 do 17 maja prawdopodobieństwo gwałtownych spadków temperatury wynosi aż 34%, tegoroczny niż aż nadto zjiścił się nie tylko na Suwalszczyźnie, ale i na terenie całego kraju. Zimni ogrodnicy to święty pan Kracy obchodzący swe święto 12 maja i kolejno 13 maja Serwacy i 14 boni Facy. Po nich 15 maja to tak zwana zimna Zośka. Tegoroczne ochłodzenie jest dość wyjątkowe, bo zrobiło się nie tylko zimno, ale i biało. Gorzej być nie może? Zobaczymy, bo jak wskazują naukowe analizy, ochłodzenia majowe pojawiają się w postaci jednej lub kilku fal chłodu. Naukowcy zbadali dane z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie i zbadanych 100 lat. Majowe ochłodzenia wystąpiły aż w 95 rocznikach. W postaci jednej fali wystąpiły 39 razy, z dwiema falami 34 razy, z trzema 16, a z czterema 5 razy, z pięcioma falami chłodu. Tylko jeden raz. Majowe ochłodzenie ma fatalny wpływ nie tylko na drzewa i krzewy owocowe. Bardzo źle reagują na ochłodzenia pomidory, papryka, burak, ziemnia, fasola, seler, marchew. Ogromny wpływ ochłodzenia mają także na plony kukurydzy, rzepaku czy pszenicy. Subalszczyzna, ze względu na wynikające z cech klimatycznych opóźnienia wegetacyjne roślin, ma szansę na plony np. Na owocowe. Tylko nieliczne jabłonie, grusze czy śliwy zdążyły zakwitnąć. Ale w głębi kraju chyba można mówić już o klęsce. Tym jednak zupełnie nie przejął się całkiem wiosenny bałwanek, a właściwie 10 maja ulepiona bałwankowa. Prawda, że urocza?